Miłosz i Oliwia wiedzą, że ich kolegę bije ojciec i są tym bardzo przejęci. Obiecali Piotrkowi, że nikomu nie zdradzą jego tajemnicy. Nie są jednak pewni, co tak naprawdę powinni zrobić. Nie dziwię mu się, nie chcę, żeby przez to, że my się wygadamy, on poszedł do domu dziecka. No ja też nie, ale może da się mu pomóc jakoś inaczej. I patrz, tato Piotrka, chodź, pogadamy z nim. Dzień dobry. Dzień dobry. My chodzimy z Piotrkiem do klasy i chcielibyśmy z panem porozmawiać. O czym? O Piotrku. A co on takiego znowu zrobił? Nie on, tylko pan. Słucham? To, co pan słyszy. Pan bije Piotrka. Co wy za głupoty gadacie? Niech panie komie, bije go pan. Jak pan nie przestanie, to powiem o wszystkim policji. Co ty powiedziałaś, zostaw ją, zostaw! Ty zamknij mordę, nie wtrącaj się. Ej, co się tutaj dzieje? Proszę go zostawić. Panie profesorze, ojciec bije Piotrka, to jakiś potwór. Ty jesteś nienormalna, co ty w ogóle wymyślasz? Dobrze. Piotrek, do samochodu. Dobrze, nie tak do prędko. Do samochodu, do nie domu. Tak prędko, zapraszam pana do szkoły, chciałem z panem porozmawiać. Teraz nie mam. To proszę znaleźć, obawiam się, że musi pan. No, Piotrek. Piotrek, chodź, idziemy. Po tym, jak ojciec Piotrka się zachował, wiadomo na pewno, jakim jest draniem. Mam nadzieję, że Lesicki uratuje Piotrka przed jego tatą i że Piotrek znajdzie pomoc i lepszy dom. Oby tak było, bo sobie nie wybaczę, że się wygadałam. Chodźcie tutaj. Wychowawca Piotrka musi wyjaśnić, co dzieje się w domu ucznia. Przede wszystkim chce mieć pewność, czy chłopiec jest ofiarą przemocy ze strony swojego ojca. Tata cię bije, tak? Nie. No to kto ci podbił to oko? Nikt, przewróciłem się. Powiedz prawdę, proszę, chcę ci pomóc, no. Ale ja nie chcę pomocy. No to są jakieś bzdury. Ty to wszystko wymyśliły, ja syna nie biję. Tak? Widziałem, jak pan się agresywnie zachowywał przed szkołą. Oj, każdemu się do cholery może zdarzyć. Jak mi opyskuje, podskakuje, to trzeba go jakoś naprostować, nie? Tak, biciem? A co, zdarzy się? A czyli bije pan syna? Tak, Piotrek, tata ci bije w domu. Słuchaj, zadzwonię na policję, poinformuję opiekę społeczną. Obiecuję ci, nie zostawię tego tak. Pomożemy ci. Niby jak? Mam tylko tatę. Czy masz jakąś dalszą rodzinę? Co pan opowiada? To ja jestem jego ojcem. Ale ja nie chcę już z tobą mieszkać, boję się ciebie. Proszę pana, ale ja nie chcę iść do domu dziecka. Co ty powiedziałeś? Pan się już uspokoi, dobrze? No, zresztą ja już teraz dzwonię na policję. Wszystko teraz wyjaśnimy. Nie, nie do wiary, co tu się dzieje. Dzwoń sobie, chłopie. Lepiej niech pan uwierzy.